attack. You got a bad, no this and that. This bad won't take her back. No, it won't, can't take her back. We got 2 minutes now before you call my ass again. Yeah, I switched you on the speakerphone. Play this song, just sing along. Da, 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 da. Hej, hej kochani, witajcie w dzisiejszym vlogu. My przygotowujemy się do Wielkanocy, przygotowujemy się do wyjazdu do rodziny. Wychodzimy właśnie z domu, bo jedziemy po mięsko do sklepu, bo będziemy dzisiaj robić pasztet tam w Lidlomixie oczywiście, nie my, tylko Lidlomix będzie robił pasztet. No ale musimy kupić produkty spożywcze, niestety nie chodzi do sklepu, niestety. Porozmawiamy dzisiaj o hajnidach, opowiemy Wam trochę o naszych hajnidach, opowiemy Wam, jakie mieliśmy doświadczenia, jakie mieliśmy myślenie, co myśleliśmy o hajnidach zanim mieliśmy hajnidy, zanim byłam w ciąży, jak byłam w ciąży. I myślę, że osoby, które nigdy nie obcowały z hajnidem, nie miały w rodzinie, nie miały dziecka hajnida, myślą tak samo jak my myśleliśmy, zanim zostaliśmy doświadczeni. Jak coś mi doświadczeni. Także dzisiaj właśnie na ten temat pogadamy, a przy okazji będziemy się przygotowywać do świąt wielkanocnych. Marzena! Wózek zapakowany, mąż jest, radość z tyłu jest, także jedziemy, najpierw jedziemy na pocztę, bo z racji, że jestem na macierzyńskim, mąż pracuje z domu, jesteśmy w domu 24/7 praktycznie, mamy pełno awizów w skrzynce. Idziemy te awizy odebrać i być może złożyć skargę. Zobaczymy. Więc jedziemy najpierw na pocztę, później pójdziemy sobie na spacer, a na sam koniec pójdziemy do sklepu, żeby z tym mięsem nie chodzić po dworze, żeby był z niego pasztet. Fajnie jest. Dzidziuś się cieszy. To jest dzidziuś Rupert. Dobra, wyjeżdżamy, muszę się zapiąć. Temperatura pokazywała mi, że jest niby 9 stopni, ale jest hiper gorąco. Chyba zaraz zdejmę tą narzutkę. Zostaliśmy sami z chłopcami. Marcel poszedł po jakąś tajną przesyłkę odebrać gdzieś w centrum. Za tydzień mam urodziny, także ja podejrzewam, z jakiej okazji ta tajna przesyłka, ale nie, kompletnie nie mam pojęcia, co to może być. Zupełnie, po prostu zero. Ja sama nie wiem, co chciałabym dostać, więc dziwi mnie, że Marcel wie, co mogłabym chcieć dostać. Także nawet nie pytałam. Po prostu poszedł, my sobie tutaj spacerujemy i czekamy na tatę. W międzyczasie dzieci mi usnęły, więc pozamykałam ich tutaj i dalej czekamy na tatę. Taty dalej nie ma. Dalej świeci piękne słoneczko i w ogóle chciałam sprawdzić, czy im nie jest za zimno i patrzę, śpią. Więc leżę już sobie w wózeczku i spacerujemy dalej. Myślałam, że zanim zasną, to Marcel już zdąży wrócić i pogadamy do Was razem. Ale nadal go nie ma, nadal nie dzwoni. A drzemka w opasku ostatnimi czasy trwa no takie maksymalnie 40 minut. Już nie chodzimy na spacery, znaczy chodzimy na spacery dwugodzinne, ale no już nie pozwalam im spać 2 godziny, bo zrobiliśmy testy i jak nie śpią przez te 2 godziny, to śpią lepiej w nocy. Chociaż
dzisiejszej nocy to się nie sprawdziło, ale prawdopodobnie rosną im górne jedynki, bo już mają tak spuchnięte dziąsła i wydaje mi się, że Rupertowi nawet jeden malutki koniuszek już się wyłonił. No ale dobra, to nie o tym. W każdym razie drzemka 40 minut, więc dużo czasu nie mamy. Chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć o hajnidach, ponieważ nasze dzieci są książkowym obrazem hajnid baby. I ja, i Marcel tak samo, który, no nie ma go tutaj, nie może się za siebie wypowiedzieć, ale no wiem jakie ma zdanie. Zawsze uważaliśmy, że coś takiego nie istnieje, że to jest po prostu wymysł, no że jak się dziecko nauczy tak jak się nauczy, no to tak się ma i takie dziecko jest. No i proszę o to w nagrodę, dostaliśmy dwa hajnidy. Takie po prostu dzieci wysokich potrzeb. I jestem pewna, że osoby, które nie mają takiego dziecka, to uważają, że to, co ja teraz mówię, to tak samo, jak ja zawsze uważałam. Że po prostu, a tam gadanie, ja bym to dziecko wzięła, ja bym je nauczyła tego, czego tamtego, tobie się po prostu nie chce, tobie jest wygodniej, tak jak jest. No nie. Naprawdę bardzo dużo rzeczy udało nam się wypracować w naszych dzieci, między innymi to, że śpią w samym pokoju, śpią w swoich łóżeczkach, ale jest to o wiele cięższe i o wiele bardziej problematyczne niż u moich koleżanek czy pacjentek, bo no wiem jak to wyglądało u nich, ale jest dużo takich rzeczy, których no po prostu choćbyśmy bardzo chcieli, no to no nie zrobimy nic, po prostu jest jak jest, takie mają temperamenty, takie mają charaktery. I koniec. I po prostu musimy się z tym zmierzyć. Jest oczywiście lepiej. Im bardziej są samodzielne, tym więcej robią same. Jak sama nazwa wskazuje, jak sama definicja samodzielności. No ale jest ciężko, jest naprawdę... no są wymagające. Tak jak po prostu hajnidy, tak? Patrzcie, kto tam idzie. I nie zadzwonił, że idzie. Ale ten nasz park jest tak wielki, że w sumie pewnie po prostu sobie wszedł i mnie zobaczył. W ogóle trwa w nim remont. Nie wiem, czy tu widzicie w tle wszędzie są barierki. No dzień dobry panu, dzień dobry. Śpią? Śpią. Dzisiaj posiłek poza domem, co babaski dostały. Jakieś takie jabłuszka. Zobaczymy, czy to zjedzą, czy to nie jest dla nich za twarde. Nic, bułeczki. I bułeczki? Dobra, bułeczki. Zaraz zobaczymy, co ja też kupił. Mamy kilka chwil, bo zaraz się bobaski obudzą, bo tutaj osoba zniknęła na dłużej niż powinna. No ale opowiemy Wam jeszcze, jak to właśnie jest z naszymi dziećmi. No czy Ty czytałeś właściwie tą definicję High Need Baby, więc co u nas się sprawdza? Wszystko. No ale to są takie dzieci po prostu wysokich potrzeb, takie, które bardzo często się frustrują, bardzo często się no, denerwują. No niestety nie położymy ich i nie będą się bawić na macie, ponieważ zaraz będzie płacz, będzie krzyk. To są dzieci, które nienawidzą podróży samochodem, nienawidzą jeździć wózkiem. Znaczy już jest okej, okay, ale jest lepiej. Im na bardziej... początku to nie dało się. No, tak jak mówię, im bardziej mają więcej umiejętności, są bardziej samodzielne, no to tym jest lepiej lepiej sobie radzą po prostu i my sobie lepiej radzimy. Ale na początku, kiedy były takie, wiecie, bezbronne, nie potrafiły nic, no to bardzo ich frustrowało życie. I było dużo krzyku, płaczu i wszystkiego. Pamiętam, i to potwierdzi wiele naszych znajomych, że musieliśmy ich uspokajać, żeby zjadły piersi, gdzie normalne dzieci uspokajają się na piersi. I pamiętam na szczepieniach pani mówiła, jak tam po szczepieniu Remek płakał, no niech pani przystawi do piersi. No nie, nie ma tak prosto. Marcel musiał z nimi robić przysiady i potem, wiecie, takie raz, dwa, trzy, zrobił przysiady, on był w takiej... 3 sekundy było tyle, było że omył, tak? Gotowa i było raz. Dobra, raz, dwa, trzy i cyk do cycka. Pamiętam, pojechaliśmy do naszych znajomych do Szczecina. Nie wzięliśmy poduszki, bo dzieci jadły tylko i wyłącznie na poduszce i ja, wiecie, z piersią przy kanapie. Marcel robił przysiady i raz, dwa, trzy przysiady, cyk, dziecko na kanapę, cyk, cyk. Nie udało się, jeszcze raz. I oni tylko stali obok i patrzyli na nas, co to się dzieje, a oni mają bliźniaki.
I no po prostu mieli takie szeroko oczy otwarte. I wiem, że jak ktoś z zewnątrz zobaczy coś takiego, no to myśli sobie, no walnięci, co oni robią w ogóle? Dlaczego tak robią? Dlaczego nie mogą po prostu normalnie tego dziecka przestawić? Dziecko chce się przytulić do mamy, chce się uspokoić, a oni jakieś dziwne rzeczy robią. No naprawdę, to nie jest tak, że my... że najpierw my to robiliśmy, to po prostu się okazało, że nie ma innego wyboru. Ale pamiętam, że też byliśmy w ciąży, pamiętasz? Jeszcze w ciąży. Jak byliśmy, ja byłam w ciąży i my byliśmy. Ja tak tylko. Ja byłam w ciąży, a my jako ludzie byliśmy na takich koncertach z Filharmonii. Była tam pani z małym bobaskiem. Cały czas wózkiem, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. I takie starsze babeczki siedziały koło nas. No i te babeczki komentowały, że co ta pani wyrabia, że buja tym wózkiem, przecież dziecko nie płacze, co, o co chodzi. A my bujamy wózkami sklepowymi. Marcel zawsze idzie, bierze wózek taki ręczny, to też huśta nim, żeby warzywa nie płakały. Także to jest tak wchodzi w krew, że albo dziecko tej pani jakby przestała bujać, to by właśnie zaczęło płakać, albo pani już tak miała zrytą psychikę, że bujała po prostu tym wózkiem, bo inaczej się nie dało. I tak samo jak my bujamy warzywami w supermarkecie. Im też się lepiej. Na pewno. Macierzyństwo bardzo uczy pokory i teraz 10 razy się zastanowię, zanim powiem coś, czego nie doświadczyłam, że a ja to bym nigdy tak nie zrobiła, a ja to bym tak, a ja to bym tam. Teraz już wiem, że no różnie się w życiu zdarza i okazało się, że dostaliśmy właśnie w nagrodę dwa hajnidy, żeby troszkę pokory się nauczyć i żeby się dowiedzieć, że te hajnidy rzeczywiście istnieją. Co mówiłeś, Marcyś, przed chwilą? Zawsze jak jem. Mówiliśmy, że tak naprawdę zaczęliśmy się zastanawiać, że dzieci znajomych już są takie duże, no i nasze dzieci już niedługo mają 9 miesięcy. No a Marcel mówi, że to dlatego, że mamy wycięte z życia po prostu ich pierwsze pół roku, bo no było ciężko. I tak naprawdę ja pamiętam tak od grudnia, czyli jak już miały ponad 5 miesięcy. I tak naprawdę bujanie tymi zakupami to jest PTSD. Tak, to jest zespół stresu pourazowego. Jesteśmy już w domku. Bubaski o dziwo jeszcze wytrzymują, bawią się tutaj. Tam Rupert z tatą rozpakowuje zmywarkę. Tutaj Remus siedzi z mamą. My już powoli szykujemy bubaski do snu. Już pozanosiłam wszystko do góry. Jeszcze zaraz trochę więcej wam powiemy o hajnidach, tylko nasze hajnidy muszą położyć się spać najpierw. Ale no jeszcze tak właśnie a propos usypiania, to one zawsze były usypiane w bujaczkach, w wózku. Tata zamknął zmywarkę, dziecko się zdenerwowało. Czyli wiecie, w takich miejscach, gdzie dużo bodźców, one by nie usnęły nigdy na rękach. Nigdy nie zasnęłyby, nie wiem, no po prostu na przykład tak jak ludzie zasypiają, żeby przytulić dziecko do siebie i już. Nie, nasze dzieci potrzebują silnych, intensywnych bodźców, żeby zasypiać. Teraz właśnie zwiedzają sobie cały dom. Tu dziecko już... O. To jest ulubiona zabawa, także jak jestem sama, nie mogę zamykać drzwi, no bo już nie wyjdę z łazienki, bo już będę tam uwięziona, bo nie będę nawet wiedziała, czy pod drzwiami jest jakieś dziecko. Także bardzo, bardzo ciekawie jest teraz. Zaraz właśnie wybieramy... O, poproszę. Remuś prawie siedzi. Nie wiem, czy zdążyliście to zobaczyć, ale tutaj już mam drugie dziecko przy sobie, także po prostu prędkość niesamowita, jakie one teraz osiągają. Bardzo mu się podoba stojak od aparatu. Także jest jeden i drugi też już jest. Bardzo się podoba też robot. Teraz jest jakiś... Tak. Pokazywała Marzyna. Tak. Cały czas tam ich chcą go włączyć. Tak, i dzisiaj im się też kocie miski podobały. Tak, tylko raz robot jeździł i podjechał do dziecka i go szturchnął, to, tak. To zaczął krzyczeć z przerwy. Tak, nie podobało się, jak robot uderzył dziecko. Ale samemu to można zaczepiać robota, to już też jest okej. Okay. Rupert tu chce kamerę bardzo dotknąć. Daj mi. Chcesz synu nagrywać? Tak? O, masz grzywkę fajną. O, pełznę do stojaka. Pełni niżej, to sobie sięgnie. No chcę stojak, a nie tam kamerę.
No i właśnie tak to wygląda. Tam już Remuś buta twojego dorwał, Marcel. Buty teraz trzymamy na szafce. Dobra, widzimy się za moment, jakby baski położą się spać i my zaczniemy tą część z szykowaniem się na jutro, zrobieniem pasztetu. Pasztet będzie się robił w Lidlomiksie, więc będziemy mogli do was dalej pogadać. Ja już jestem. Marcel u góry jak zwykle usypia bobaski, a ja tu ogarnę, tak mniej więcej, pralka już wstawiona, bo musimy wyprać sporo rzeczy, musimy się przygotować na wyjazd, bo nie będzie nas teraz 3 dni w domu, no i musimy spakować dzieci. I powiem wam, że tak jak byłam nastawiona, że ścinam włosy, na pewno miałam w poniedziałek, prawie tydzień temu mieć wizytę, Boże, jak u lekarza. No miałam godzinę u fryzjera po prostu i byłam na 100% pewna, że ścinam włosy do ramion. Tak, teraz nie jestem pewna. Dzisiaj nawet tak pomyślałam, że nie ścinam, więc nie wiem, jak to się ostatecznie skończy. Kupiłam sobie farbę do włosów, także jutro będziemy farbować ze szwagierką, więc odrościk zniknie. A czy ścinam włosy, to nie wiem. Na szczęście rząd dał mi dłuższy czas do zastanowienia, także pomyślę. Marcel już jest na swoim stałym miejscu w naszym domu. A ja jestem na moim miejscu. Siedzę przy laptopie, piszę dla was post edukacyjny na Instagrama. Nie wiem, czy widzieliście od jakiegoś czasu. Staram się co 2 zdjęcia napisać dla was taki post właśnie o laktacji. Także wszystkich, którzy nie są z nami na Instagramie, to zapraszam. Tutaj na dole macie odnośnik do Instagrama. Marcel już tam działa powoli. Właśnie robi mus dla bobasków. I robi go z ananasa. I tak właśnie sobie rozmawiamy, że ostatniego ananasa kupiliśmy przed transferem. Czyli, Boże, 18 miesięcy temu. No, ja zaraz skończę tutaj działać przy laptopie i zaraz idę do niego, do kuchni. Mąż tam. A tutaj w kuchni robi się mięsko na pasztet. Mięsko. A tutaj Lidlomix robi musik do kaszek dla dzieci, bo musimy coś zebrać do dziadków. Czemu otwierasz? Bo chcę spróbować. Wolne właśnie. W bloku już nie dostanę do szuflady. Bobaski strasznie lubią, jak im się dmucha coś na łyżeczce. Bardzo jak płaczą i się wkurzają, to wtedy dmuchamy na przykład kaszkę na łyżeczce i bardzo się cieszą wtedy. Dobra. To były moje ulubione ananasowe kaszki. Tylko zrobiliśmy jak dla wojska znowu. Woda mi się gotuje. Na słoiki. A tam dalej robi się mięsko na pasztet. Także noc długa jeszcze przed nami. Chcieliśmy wam skończyć ten temat o hajnidach. Bo to nie było tak, że dzieci się urodziły. Minęły te 2-3 tygodnie. Były jakie były i my sobie powiedzieliśmy: Marcel, słuchaj, mamy 2 hajnidy. Tylko po prostu no, żyliśmy tak, jak żyliśmy. Wydawało nam się, że to się zaraz skończy, że to taka chwilowa, ten, że są zdenerwowane, że mają kolki, że nie wiem, że się nie wyspały, że może są u nas coś uczulone, co na przykład dostały w moim mleku. Odrodzenia ząbkowały też, uznaliśmy. Tak, uznawaliśmy, że może ząbkują tak wcześnie. Różne mieliśmy pomysły przez dłuższy okres ich życia, aż pewnego pięknego dnia Marcel włączył artykuł. Ja ten artykuł mam tutaj teraz otwarty i wszystko, po prostu wszystko się zgadzało. I od tamtej pory stwierdziliśmy, że mamy 2 małe hajnidy. Remuś jest z większym hajnidem, ale Rupert też jest. Tylko po prostu, wiecie, na tle Remka wydaje się, że jest z nim troszkę lepiej. Ale jakbyśmy mieli samego Ruperta, to też nie byłoby łatwo, prosto i przyjemnie. Pierwsza cecha hajnidów to domagające się. No i tak jest, że jeżeli bobasek rozpłacze się w nocy, to trzeba tam iść raz, dwa, trzy, bo zaraz się rozbudzi
i zaraz nie będzie snu nocnego, będzie wielogodzinne usypianie. No i tak samo dotyczy się wszystkiego. Jeżeli one czegoś chcą, to nie ma tak, że im przejdzie. Po prostu teraz, już, zaraz, w tej chwili, bo inaczej będzie jeszcze gorzej. Kolejna cecha to nadreaktywne. I nasze dzieci takie są, takie, że tutaj są, za chwilę są tam, później tam, siedzi w krzesełku, macha łyżeczką, macha bidonem, rzuca łyżeczką, rzuca zabawką i po prostu wszędzie pełno jest tych dzieci i naprawdę na moment są tutaj, a za 3 sekundy są w ogóle gdzie indziej. Także energii milion. Kolejna cecha to jest łakome. No i to jest główna cecha naszych dzieci i podejrzewałam, że tak będzie naprawdę. Co im damy i ile razy dziennie im damy? Znaczy nie co im damy, bo są wybredne, że nie lubią wszystkich smaków, musi być coś w sensie... Smaczne. Tak, żeby nam smakowało, że czujemy, że okej, okay, to jest w miarę. Jeżeli daliśmy im coś takiego, no to takie nie za dobre, to bo widać, że nie no tak chcemy. Abstrahując, ale jest okay, to jest nasza wina. No bo wody płodowe mają smak, mleko kobiece ma smak, no i my jemy dość wyrafinowanie i po prostu one się rozpuściły trochę i teraz też wymagają, żeby wszystko było dobrze przyprawione i smaczne, a nie takie, wiecie, na odwal się. Także potrawy muszą być... Ale jak już jest taka do zjedzenia, to zjedzą bardzo dużo. Tak, i jakbyśmy im dali 5 posiłków dziennie, to by zjadły 5 posiłków dziennie. Ile razy byśmy ich wsadzili w krzesełka i dali im coś dobrego, to zjedliby to na pewno. Aha, i jeszcze a propos tego łakomstwa, to też się tyczy jedzenia piersi. Moje 8-miesięczne dzieci jeszcze do niedawna jadły pierś co godzinę. Na szczęście to się trochę poprawiło i jedzą tak różnie. Czasem mają 5-godzinne przerwy, czasem 3-godzinne, ale teraz jest naprawdę okej. Okay. Ale karmić co godzinę, co półtorej, 8 miesięcy, przetrwałam. Kolejna cecha z tego artykułu to często się wybudza. No i to jest kolejna rzecz, którą można powiedzieć o naszych dzieciach. Chociaż tak właściwie nie wiem, bo my się cały czas oszukujemy, że to zęby, a to... Teraz idą zęby akurat. To za dużo drzemek, teraz to za idą... mało drzemek. Nie oszukujemy się. Znaczy, były etapy, że nie widzieliśmy, o co chodzi. Teraz wiemy, jest lepiej. Teraz wiemy, że to zęby. Teraz zęby. Teraz się często wybudzają, bo zęby. Przed chwilą właśnie byłam Remka karmić, tak. No, zęby. No, także jeszcze się oszukujemy, że tak naprawdę to one przesypiają noce, ale coś tam im delikatnie przeszkadza, ale zaraz przestanie im przeszkadzać i zaraz będą przesypiać noce. Mhm. Lada moment. Tak. Mają tylko to... wszystkie zęby wyjdą. I to stałe chyba. Kolejna cecha to niezaspokojone. I jest to tutaj opisane w ten sposób, że skacze się nad tym dzieckiem, śpiewa się mu, karmi tego, ono jest ciągle jakieś takie niezadowolone. I zdarzają się takie dni. Teraz już mało. Teraz jest ale lepiej. Ale kiedyś już pierwsze pół roku, to te dzieci były zawsze... Moje miejsce było na macie. Ja musiałam siedzieć z nimi na macie, śpiewać, recytować, tańczyć, klaskać, podskakiwać. I to było za mało, bo i tak były no, takie skwaszone, niezadowolone. A teraz jest lepiej. Teraz jest okej, okay, bo wydaje mi się, że mogą więcej zrobić, więc... One chcą teraz wsadzić rączkę w tą dziurkę między drzwi, znaczy w drzwiach łazienki i idą sobie i wsadzają. Jakbyśmy im przerwali tą czynność, podnieśli go i położyli na macie, no to byłby wrzask. Raczej ja zabieram od robota. Wracamy, lecimy. Odkładam. A dziecko... Jest... Ale za chwilę... Dobra, poszedł sobie. Na robocie znowu. No tak. Znaczy mnie to zastanawia, że on już pamięta, że tam był ten robot, właśnie mi od niego zabrano, wracam do niego, w sensie. Taki mądry już... syn, że pamięta. Taki kabler, wiemy. Zaraz wlezie na to w odkurze. I odjedzie. To jest to chyba ci go uruchomię, żebyś miał traumę i więc na jego nie chodzi. No, sam go uruchomisz, okej. Remuś? Gdzie ty tam wlazłeś? Mm.
No właśnie, to mi dziwi, że już takie dzieci mają taką pamięć, że on mnie zabrał od tego. I no tak samo jak zabawki mają, te właśnie wyskakujące zwierzątka. Miały tę zabawkę pierwszego dnia i następnego dnia było pozamykane i one pamiętały, bo tak drapał w to, pamiętały, że te zwierzątka tam są i one są pozamykane i chciały, żeby pootwierać. Także wyjątkowo niestety inteligentne te dzieci. Nie wiem po kim. Kolejna cecha to nadwrażliwe. I wydaje mi się, że to jest idealne, co opisuje nasze początki rodzicielstwa, no bo te dzieci krzyczały, płakały i były właśnie takie high need. No i my szukaliśmy. Tutaj chusta, tutaj to, tutaj tamto. I jednego dnia w chuście było super. I myśleliśmy, tak, udało się, to jest właśnie to, co powinniśmy robić, dlaczego nie wpadliśmy na to wcześniej i ta chusta działała jednego dnia, a następnego dnia dziecko już się wyginało w przecinek w tej chuście. I już teraz nie pamiętam, ale było tyle rzeczy, my każdego dnia szukaliśmy nową rzecz i mówiliśmy, tak, to jest właśnie to, dlaczego nie wpadliśmy na to wcześniej, gdybyśmy wcześniej na to wpadli, to byłoby super. A za kilka dni niestety przestawało to działać i wszystko działo się na powrót i na powrót był wrzask, krzyk. Musiał minąć po prostu pół roku. Tak. Musiał minąć 6 miesięcy i każdego tygodnia było coraz lepiej, aż teraz jak skończyło 8 miesięcy, to jest naprawdę idealnie i wiem, że nie wolno chwalić dzieci, więc pewnie właśnie to popsuło. Znaczy mogłyby przesypiać trochę więcej. Ale nocy. Rosną im zęby. Ale rosną im zęby. Jak tylko wyrosną, to będą przesypiać noc. Tylko to. Tak. Tylko te zęby. Ostatnia cecha to nieodkładalne. No i nasze dzieci były nieodkładalne, dlatego troszeczkę uzależniliśmy ich od bujaczków, ponieważ pierwsze tygodnie... Jedno dziecko można sobie nosić. Znaczy, i tak ciężko, ale dwójki jest to niemożliwe. No nie da się, po prostu jedna osoba nie jest w stanie nosić na rękach dwójki dzieci. Jeżeli to było jedno dziecko, można je wziąć na ręce, można skakać na piłce. I to by działało na nasze dzieci, bo one nie lubiły bujania na boki, tylko właśnie góra, dół. I gdyby nie bujaczki, to ja bym miała po prostu pancerne pośladki od przysiadów, które wykonywałam. A teraz no co? Nie. Niestety. No ale uzależniliśmy ich trochę od bujaczków, bo no po prostu no, nie dało się. Bujaliśmy w sumie dzieci od kiedy wstały do wieczora, praktycznie trzeba je prawie bujać. No one nie spały, nic się nie działo po prostu. Nie miały drzemki między krzykiem. A krzykiem miały drzemkę czasami. Jedną, pamiętam, o 14. Może jedną? Tak, było. Po prostu one się darły od rana do wieczora, po czym zasypiały na wieczór. I ale nagle. Spały całą noc, bo były wyczerpane. Bo nie spały w ogóle w dzień. Nie, może budziły się raz albo od drugiej, albo coś takiego. Widzicie? Stres półrazowy. Człowiek w ogóle zapomina takie rzeczy. Ale mamy filmy, także nie pamiętamy. Ale pamiętam. Zawsze możemy sobie przypomnieć. I ostatnia cecha to kontakt z rodzicem. I to jest właśnie idealny opis naszych dzieci. Żadna zabawka, nic po prostu nie jest tak jak twarz rodzica. Jak właśnie jakieś śpiewanie, zabawianie, jakieś miny, różne rzeczy. Nawet sama twarz, spojrzenie na dziecko, nawet ręka, zawsze kochamy patrzeć na właśnie ręce, na coś, na człowieka jakoś tak. No. Zawsze pojedziemy do dziadków, którzy kompletnie nie akceptują tego, że nie chcemy używać grających zabawek i świecących zabawek i tego wszystkiego, więc dziadek ma zawsze dużo tych zabawek, ponieważ mają jeszcze jednego wnuka i poznosi tego zawsze tyle wszystkiego. No, a nasze dziecko najlepiej się bawi właśnie jakąś drewnianą albo czymś, że patrzy właśnie na człowieka, uśmiecha się, albo idzie za kimś i te wszystkie grające zabawki tam, no chwilę popatrzy, ale nie jest to dla nich jakieś takie... Znaczy tak jak nową rzecz, chwilę popatrzy, tak. A się znudzi za... Ale nie jest to takie, że wiecie, jest zabawka grająca, tylko po prostu nasze mózgi dostają jeszcze bardziej tym kaczki trzy. Czuj sobie kaczki. Nie, to po angielsku, żeby rozwijały, wiesz. Three ducks, three... I tym pozytywnym akcentem możemy zakończyć dzisiejszego vloga. Kochani, życzymy Wam wesołych, rodzinnych świąt. Smacznego jajka, mokrego negusa. Zasepleniłem trochę. Jak co się za negus. Okropne święto, śmigus, dyngus. Ale czego okropne? Bez sensu. Dzięki kochani, że byliście dzisiaj z nami. Wesołych świąt, trzymajcie się, cześć! Do środy!